Dzień dobry, witamy na kolejnych zawodach. Jesteśmy dzisiaj na Paruszowcu, na Grand Prix Okręgu, trzecia tura. Także moi drodzy, mamy dzisiaj znowu otworek. Ja nie wiem, co ja w tym roku same otworki losuję, ale szczerze wam powiem, to nie jest dobrze akurat tutaj. Tutaj jest słabsza część tego łowiska, także nie cieszę się zbytnio z tego otworka. Wolałbym siedzieć tam w środku sektora. No ale nic, nigdy się nie poddajemy, także będziemy walczyć na 120%. Dzisiaj przygotowany jestem w miarę dobrze. Zaraz wam opowiem co i jak, gdzie. No niestety dzisiaj czeka nas 34 stopnie upału, także chyba wzdręga nam dzisiaj nie da spokoju, ale postaramy się zrobić tak, żeby jej nie było. Dobra, ja się rozwijam, bo szkoda czasu i wszystko wam potem wytłumaczę. Motorka. To się wytnie. Niby mamy otworek, ale kurde, tam z drugiej strony sektora są o wiele lepsze stanowiska. Tak wnioskowaliśmy z treningu. No ale... Tam będę łowił! Kontrol. Dzień dobry. Losował, bo do niego pretensje są. No mówią, poszedł losować i sobie wylosował zamek. Okay. No ale nie wiem czy dobrze. Zanęta, glina. Tu mamy hakówkę 250, Jokers 250, gnojak niecałe pół litra i, znaczy pół litra i okay. Liter robaczki. Pasuje. Dzięki. Tak, dzięki. Rozumiem, za 10.9 nęcimy, tak? No tak, według sygnału, to podobno sygnały. Za 10.9. Dobra. 10 po. Trzech, moi drodzy. Kaj kukurydza. Życzę sobie leszczy. Do żony, że jestem nad wodą. No, to żem zanęcił. Pierwsza szklanka wdręgi. Powodzenia! Mamy pierwszą rybę. Nie jest duża, ale pójdzie na pewno do siatki. Mam nadzieję, że to leszcz. Zobaczymy, co nam się wyłoni jako pierwsze i pomalutku. Dzisiaj łowimy naprawdę na bardzo cienkim sprzęcie.
Jest Leszczyk. Jest Leszczyk. O, się odpił aż pod bieraku. No, dobra. Zaczęliśmy nawet dobrze. Obyśmy tak też skończyli. O, coś wisi. Jest czas, byleby to wyciągnąć. Patrz ty, co to ja mam za śmiecie jakieś. No, i tak trzeba łowić tu dzisiaj. Naprawdę się nie spieszymy, mamy jedno normalne branie na 10 minut, także nie ma co się spieszyć z holem tych ryb. Ważne, żeby wyciągnąć. O, tu mamy wymiarową wzdręgę, no. Ale jest wymiar, także pójdzie do siatki. No, ta zdecydowanie ma wymiar. Pierwsza wzdręga dzisiaj, ale takie mogą brać wymiarowe. To nie jest duża ryba, ale ja naprawdę to ostrożnie holuję. To niech się nie może zerwać po prostu. Widzicie, co to jest za rybka? Jest każda ryba na wagę złota, nie? Mamy płoteczkę. Gdzie są naprawdę ciężkie warunki. No, mamy leszczyka w końcu. No, jest, jest, dobra. Przez chwilę myślałem, że go nie ma w podbieraku. A nie ma to za bardzo co pokazywać, taki... O, odpiął się. Thank you.
Tak, moi drodzy, po 2 godzinach zszedłem na krótką linię, na linię 13 metra i w ciągu godziny zrobiłem tyle, co przez 2 tam na tej dalszej, także na pewno siedzę do końca zawodów na krótkiej linii. No i po prostu się ratuję, bo ewidentnie siedzimy tutaj w trochę w gorszej strefie, w tej zatoce. I mamy bardzo mało ryb, naprawdę o rybę jest ciężko. Wybrania są bardzo delikatne, rzadkie, także trzeba się męczyć. No, nie fajnie, niby otworek, ale nie polosowaliśmy tak naprawdę zbyt fajnie. Więc no, ratujemy się na krótkie linie. No, powiem Wam szczerze, może mam 25-30 ryb w siatce, ale to są naprawdę, to są malutkie rybki po 15 cm, tak więc... Nic, walczymy po prostu do końca zawodów, trzymamy się konsekwentnie jeszcze 2 godziny tej krótkiej linii i po prostu mam nadzieję, że chociaż starczy na trójka sektorowa, to mi się w ogóle dzisiaj marzy, nie? Po tym, co tutaj zobaczyłem. No i powiem Wam, kurczę, nawet krótka linia mi siadła, a miałem w planach być do końca zawodów. No i poszedłem po godzinie przerwy na długą linię, no i jedno branie dostałem, leszczyk właśnie ten, co zobaczyliście. Rzucimy jeszcze raz, zobaczymy. Kurde, masakra, dzisiaj powiem Wam, ja się naprawdę ratuję. Ja nie myślę nawet dzisiaj o jedynce sektorowej, a co dopiero o wygranej. Ja się po prostu dzisiaj chcę uratować. Mała, ale trzeba no, na podbierak to brać, bo no, nie może się to zerwać. I po 4 godzinach sytuacja się niewiele poprawiła. Skaczemy no niestety po tych liniach, bo raz ta ucichnie linia, raz ta. Tam coś dołowimy, tutaj coś dołowimy, jakieś 2 płoteczki z bliska. Och, powiem Wam, już jest naprawdę ciężko. Nie wiem, co mam powiedzieć. O, płoteczka. Nie wiem, czy się ostatnie pół godziny nie zasadzę na kukurydzę i nie poczekam na jakiegoś leszczyka, bo... czy karpika może w miarę. No, bo... nie widzę innej możliwości, żebym ja jakoś się miał tutaj odbić w sektorze, bo na pewno nie będę w czołówce. Tutaj ta zatoka cała prawdopodobnie nie będzie w czołówce. Winerowa, 16,5. Dzisiaj naprawdę mi się odechciało, Wam powiem. Bardzo ciężkie zawody. 33-34 stopnie. To jest masakra. Tam jeszcze przy wypływie, w drugiej części zbiornika, tam jest wypływ rzeki i tam się ta ryba trzyma. Ale tutaj, w tej zatoce, no niestety nas skazali na przegrane. Ale czasami tak bywa, no. Nie zawsze można mieć dobre stanowiska. To są tylko ryby. Więc jeszcze łowię 20 minut, zapominam o tych zawodach i już myślę o następnych, czyli na Rajsko, Oświęcim. O, płoteczka. O, pocieszenie. Jedyna dzisiaj słuszna taktyka tutaj to było łowienie z linii tyczki, tak? No ale niestety ja połowę zawodów łowiłem na długiej linii.
Szkoda, będę wiedział na przyszłość, że jak jest taka pogoda na ten, to nie ma co ryzykować. Tylko łowić po prostu co popadnie, co bierze, tak, w danej chwili, a nie myślę, no, chcieć, żeby brał leś, tak. Gdybym dzisiaj całe zawody spędził na krótkiej linii, to na pewno mój wynik byłby o wiele lepszy, tak. Także popełniłem błąd, no i wyciągam wnioski. No i tyle, który w sektorze będę, ohoho, jak będę w połowie, to będzie naprawdę dobrze. Osób w sektorze jest 17, także mam nadzieję, że mam chociaż 8, nie, ale nie wiem, czy będę miał nawet tą 8. Najważniejsze jeszcze przed nami, nie, bo mistrzostwa Polski klubowe i eliminacje do GPP, także na tych zawodach nie możemy dać plamy. To będzie już we wrześniu, więc pogoda będzie też inna. Mam nadzieję, że mi się jeszcze trafi jakiś bonusik. Ale wystarczy, że jakbym łowił systematycznie te leszcze 20 cm, to by było super. No a naprawdę powiem wam, jest dzisiaj bardzo ciężko, a upał 33 stopnie w tym nie pomaga. Dwa tysiące siedemset dwadzieścia. Proszę podpisać, Micio. Dobra, ja wypuszczę. Dobra, jesteśmy po zawodach. Dzisiaj miejsce dziesiąte. Dzisiaj 10 miejsce na 34 zawodników, 5 w sektorze. Spadliśmy z drugiego miejsca niestety na miejsce trzecie w ogólnej klasyfikacji, ale jesteśmy na tym trzecim miejscu i będziemy go bronić. Zostały tylko jedne zawody z tego cyklu. No gratulacje dla Marcina i dla Artura, naprawdę dzisiaj super połowili. Ja wiem, gdzie popełniłem błąd, miałem całe zawody łowić na 13 metrze i zrobiłbym te 4 kg i wystarczyłoby na dwójkę sektorową, więc przynajmniej wiem, gdzie był ten mój błąd. No szkoda, no za dużo czasu poświęciłem długiej linii. Także moi drodzy, widzimy się na kolejnych zawodach. Dzięki za oglądalność. Hejo!